Dzień dobry. Witam Cię w piątek 13 w październiku 2023 roku. Słowo, które tego dnia ma nas dzisiaj prowadzić, które ma nas dziś zachęcać do działania, to fragment wyjęty z Księgi Daniela, gdzie w rozdziale 4, 32 wierszu czytam: Wszyscy mieszkańcy ziemi są jak nicość. On zaś według swojej woli kieruje zastępami niebios i mieszkańcami ziemi. Nie ma nikogo, kto by mógł powstrzymać jego rękę i kto by mógł powiedzieć do niego, co czynisz. Oraz fragmentem pierwszego listu Piotra, gdzie w 5 rozdziale, wierszu 6 czytamy: Uniżcie się więc pod silną ręką Boga, aby was wywyższył we właściwym czasie. Nie wiem, czy kiedykolwiek zastanawialiście się nad tym, że najbardziej popularna maskotka przedstawia jednego z najbardziej drapieżnych zwierząt, najniebezpieczniejszych drapieżników. Miś, bo o nim mowa, to takie miłe, pluszowe zwierzątko, z którym każde dziecko chce zasypiać, które nawet dorosłym nieraz towarzyszy. Od taki pluszak, w którego czasem można się wypłakać, któremu czasem można coś powiedzieć, co nas dotyczy. Z drugiej strony niedźwiedź, zwłaszcza ten polarny, najniebezpieczniejszy czy jeden z najniebezpieczniejszych drapieżników, jakie kiedykolwiek chodziły po ziemi. Co to ma jednak do tekstu, który przed nami? Kiedy przeczytałem je pierwszy raz, pomyślałem, że w zasadzie te słowa troszeczkę odbiegają od tych, których na co dzień słuchamy. Mówiąc o Bogu, bardzo często myślimy o tym, który jest nam pomocą, który nas prowadzi, do którego możemy się przytulić, któremu możemy się wypłakać. Krzyż, który wisi nade mną, za mną, za moimi plecami, doskonale to obrazuje. W Jezusie Chrystusie Bóg stał się nam bliski, stał się nam towarzyszem naszych codziennych zmagań, tych dobrych chwil, ale też tych, kiedy jest nam ciężko i źle. Ale to ani na moment nie zmieniło tego, że Bóg nie jest pluszakiem, nie jest zabawnym misiem, ale cały czas jest sobą. Potężnym władcą, który panuje nad czasami, ludami, który panuje nad ziemią. Fragment Księgi Daniela to słowa, które zamieszczone są w fragmencie opisującym losy jednego z największych, najmożniejszych i najpotężniejszych wówczas ludzi na świecie. Króla, który myślał, że ma wszystko. Króla, który chełpił się swoją władzą, mocą i potęgą. Ale musiał upokorzyć się przed Bogiem. Mam czasem wrażenie, że my, którzy znamy tego dobrego Boga objawionego w Jezusie Chrystusie, zapominamy, że to nie my jesteśmy Jego panami, żeby Mu mówić, jak ma być, żeby Mu mówić, co powinien robić. Czasem warto więc przypomnieć sobie, z kim mamy do czynienia. Nie dlatego, że bez Jezusa jesteśmy w stanie Go zrozumieć, ogarnąć, pojąć, ale dlatego, żeby z Boga nie zrobić pluszowego misia. I chciałbym Ci życzyć, żebyś dzisiaj, podejmując decyzję, żebyś dzisiaj, rozpoczynając ten dzień, a może go kończąc, zawsze pamiętał, jaki jest Twój Bóg, jaki jest mój Bóg. Chciałbym Ci życzyć, żebyś mógł patrzeć w przyszłość, mając na uwadze, że jest ona w Bożych, a nie Twoich rękach. I w Jezusie Chrystusie mógł w tą przyszłość wchodzić radośnie. Niech dobry Bóg Cię błogosławi.